Tablica na pniu drzewa. Chroń dziedzictwo kultury. Na planszy logo Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego Zubrzyca Górna. Andrzej Dziubek i Dominika Wachałowicz-Kiersztyn, dyrektorka muzeum i kuratorka wystawy, siedzą na stołkach przed drewnianym budynkiem Galerii Neb. Rozstawione na ośnieżonym podwórzu i przy zabudowaniach obrazy sąsiadują z gospodarskimi sprzętami. Nagranie. Moje nazwisko? Dziubek. Tłumacząc na norweski? Neb. Napis egzystencjalizm, powrót do korzeni. Przed galerią Andrzej Dziubek. Mieszkałem w Norwegii i urodziłem się drugi raz w 1970 roku, wjeżdżając do Norwegii. Tam przebywałem co najmniej 40 lat. Dominika Wachałowicz-Kiersztyn. Ona jest z wielu powodów szczególna. Raz, że oczywiście jest związana z ziemią orawską, z Norwegią, z naszą tradycją, no po z niej wyrosły. Szybko zmieniające się ujęcia obrazów Andrzeja Dziubka. Pokazana w otoczeniu starych, drewnianych, głównie drewnianych obiektów. I właśnie, jakbyś tutaj powiedział trochę o samym temacie wystawy, bo on jest naprawdę i przerażający moim zdaniem, i zmuszający do myślenia, i forma, w jakiej to pokazałaś. Powiedz coś o tym trochę. Andrzej Dziubek. Staram się przekazać dzisiejszy czas, takie zderzenie chyba między kulturą starą a dzisiejszą. Kolizja to daje mi inspirację. Szybko zmieniające się ujęcie obrazów, kalejdoskop barw i kształtów. Materiał, który używam, to też łączy to wypowiedzi. No właśnie, i pokazujesz tą ulotność tak naprawdę tej naszej cywilizacji, która na dobrą sprawę jest cywilizacją śmieci i destrukcji. O tym też opowiadasz w swojej twórczości. Przewija się też motyw, no, taki bardzo, można powiedzieć, dzisiejszym językiem proekologiczny, czyli ratujmy ten świat, bo nasze działania, które no, nie sprzyjają jednak jakby takiej koegzystencji z przyrodą, jakiejś takiej, jakiejś formy zrozumienia nie ma tutaj tej przyrody ze strony człowieka. I ty to pokazujesz, że jest ten zgrzyt. Ujęcie obrazów, kalejdoskop barw i kształtów. Z jednej strony jest przyroda, która u ciebie w postaci szkieletów, prawda, troszkę w niektórych momentach obciągniętych skórą, prawda, pojawia się, a równocześnie jest to zderzenie z tym plastikiem, z częściami opon, prawda, z formami metalowymi. Ujęcia obrazów, kalejdoskop barw i kształtów. No, tak, zbieram takie zwierzątka. Mieszkam blisko głównej drogi, która prowadzi na zachód Europy. Także zbieram je rano czasami, bo przejechane, no i preperuję je jakoś w formalinie tego i opiekuję się nim po śmierci. No i wprowadzam je jakoś w obraz, no, żeby to był obraz, no jakieś. I przedstawiam, bo to na nas przesyt taki też, przesyt właśnie tej materii, tej sztuczności. Obrazy, kalejdoskop barw i kształtów. Pokazujesz właśnie w fajny sposób to zderzenie życia ze śmiercią, czyli to umierające stworzenie, z którego ulatuje życie w postaci ferii barw. Tak, metafizykę tak, no, biorę pod uwagę. Obrazy, kalejdoskop barw i kształtów. Fajnie, że zobaczymy w nowej odsłonie te tematy, którymi się już od tylu lat zajmujesz. To ma szczególny wymiar. Twoje dzieła właśnie w otoczeniu starych obiektów, w których mieszkali nasi ojcowie i dziadkowie. No, tu masz obraz dobry. Odbicie naszych stóp w śniegu. Tak może być w naszej przyszłości. Tak może być, jeżeli będziemy dalej żyć bez zrozumienia. Będziemy klękać przed taką stopą. Tak. I całować. Tak będziemy rozprzestrzeni. Monika Wachałowicz-Kiersztyn kiwa głową. Tak będzie nas mało. Tak. Bo sami dla siebie jesteśmy destrukcyjni. Mam to w tych obrazach. Próbuję to ująć. No. Ja wiem, czy mi się to udało, no ale... Obrazy, kalejdoskop barw i kształtów. I o tym jest ta wystawa.
o tym, że możemy zaprzepaścić wszystko, że możemy stracić wszystko, że możemy sami się unicestwić, prawda? No, to dobre zdanie. Unicestwienie, tak. Obrazy, kalejdoskop barw i kształtów. Na planszy napisy wystąpili Andrzej Dziubek oraz Dominika Wachałowicz-Kiersztyn, kamera i montaż Leszek Janiszewski. W nagraniu wykorzystano fragmenty utworu Laboratorium zespołu Holy Toy. U góry planszy logotypy Iceland, Liechtenstein, Norway Grants. Norway Grants. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego Zubrzyca Górna oraz Małopolski.